jakiż on zadowolony! Witam Was wszystkich, moi drodzy, w nowym roku. Mam nadzieję, że będzie on dla nas łaskawszy niż poprzedni. No i witam Was w nowym odcinku Dzieciaków w tarapatach, Dzieciaków w opałach. Oto nasz Huckleberry jako nastolatek. Myślę, że prezentuje się całkiem sympatycznie i przyjemnie. Jest całkiem nieźle zbudowany, no ale sporo rozwijał tę swoją sprawność fizyczną, więc nie ma się co dziwić. Siedziałam sobie z nim jeden dzień tutaj na Sulani, żeby troszeczkę uzbierać pieniędzy, żebyśmy mogli sobie od razu skoczyć już na pierwszą wyprawę do Selwadorady i to właśnie teraz uczynimy. Coś mi szwankuje gra, coś mi szwankuje nagrywanie, więc nie wiem, czy ten odcinek się uda, ale walczę. Jesteśmy w Selwadoradzie, mój drogi, wydaje mi się, że ty się jednak chyba powinieneś przebrać. Ładnie wyglądasz, ale takie chodzenie po dżungli w krótkich spodenkach to chyba nie jest dobry pomysł. Brakuje ci zabawy i towarzystwa, kupiłam mu teraz pobyt w tym najtańszym domku, nie wnikam. Może wybudujemy mu tutaj jakiś lepszy, wiecie, jakiś fajniejszy. Ale najpierw i tak musimy zdobyć pieniądze. No i będziemy musieli też wybudować mu domek taki zwykły, w jakimś zwykłym miejscu dla jego rodziny, bo tu w Selwadoradzie mieszkać się niestety nie da. Nad czym ubolewam, no ale trudno. Dobrze, moi drodzy. Fajnie się złożyło, że akurat ten domek, bo w sumie to nam zależy, żeby właśnie tu się znaleźć. No i kupimy mu maczetę w pierwszej kolejności, oczywiście. Wydamy sporo kasy, bo chcę mu kupić tutaj, zaopatrzyć go porządnie we wszystko, co tylko możliwe i co może być nam potrzebne. Więc przybiegaj tu, mój drogi, przybiegaj. No i oczywiście dzisiaj też spędzimy dzień tutaj gawędząc sobie z tymi ludźmi z Selwadorady. Tablica powiadomień. Kup zapasy odkrywcy. Przywitaj się z nią. Chciałam, żebyś się z nią przywitał. Przyjaźnie. Zrobiłeś zakupy, fantastycznie, przywitałeś się, bądź wobec niej przyjazny. W ogóle nie wiem, co to jest, dlaczego ja to mam. Nie mam pojęcia, nie miałam tego wcześniej. Nie wiem, co się stało. Jak ktoś wie, to możecie mi powiedzieć. Opowiedz jej niewiarygodną historię i chciałam, żebyś z nią o Selwadoradzie pogadał trochę. O miejscowych atrakcjach. Może się dowiemy czegoś ciekawego o tym zadziwiającym miejscu. No i przejdziemy sobie teraz tutaj do następnego pana. Też się z nim przywitamy. No i tego trzeciego też przywitamy. Powinnam się pewnie z nimi też targować, ale jakoś tak, wiecie co, ja sama nie lubię, więc w Simsach też często o tym nie pamiętam. Nie wiem nawet, czy można. No dobrze, kupimy też zapasy jedzenia. Co to jest? Płynny napęd. A, to żeby mu się spać nie chciało. Nie, to chyba nie. Mnie bardziej interesują takie rzeczy, żeby go nic nie atakowało. No dobra, to jeszcze raz to i jeszcze raz to. Nie wiem, co jeszcze może nam być potrzebne. Nie wiem, czy lalka jest nam potrzebna, czy to jest tylko taki obiekt, wiecie, ozdobny. Kupimy, jak już będziemy mieć dzieci, to kupimy lalkę osmiańską, ale na razie nie. No i dobra, no posiedzimy sobie tutaj z nimi. Musimy rozwinąć nasze umiejętności salwadoradyjskie. Więc troszeczkę tutaj sobie pogadamy i będziemy, wiecie, powtarzać nasze interakcje. Więc będzie trochę nudno, więc ja tu zaraz pewnie przytnę kawałek, zapytaj ją o dżunglę. Zdobędziemy jakąś wiedzę o Selwadoradzie. Wyprawy w dżunglę mogą się nieoczekiwanie przeciągnąć, warto się na to przygotować. Zabierając ze sobą zapas racji żywnościowych w postaci tostów z serem i puszki płynnego napędu. W sam raz na nagły atak głodu lub spadek energii. No właśnie. A nie wiem, słuchajcie, może jednak wezmę ten płynny napęd. Nigdy go nie używałam, zawsze po prostu śpię w namiocie, ale może właśnie warto w niego zainwestować jednak. O salwadoryjskiej tradycji sobie jeszcze porozmawiamy. Jaka ładna Simka, stój! Stój, piękna kobieto! Ej, serio ładna. Ach, miłośniczka teorii spiskowych. Kurczę, podoba mi się. Ja wiem, że my mamy tą naszą przyjaciółkę, ale... Przyjaźnie się z nią przywitaj. Zobaczymy. No wiecie, no może przyjaciółka pozostanie taką jednak platoniczną znajomością. A może czymś więcej? Nie wiem. No dobra, widzę, że targ się skończył. Ale ty się robisz głodny, więc jeszcze zjemy sobie tutaj coś salwadoryjskiego. Zamów, jedzenie. No niech będzie to coś.
No i oczywiście przywitaj się tutaj z tym panem przyjaźnie. O, salwadoryjsko się z nim przywitaj. Super, fajnie, że już możesz. Który masz w ogóle poziom? Drugi już, to ci całkiem szybko idzie, słuchaj. Zdążysz się najeść? Nie, oczywiście, zamknął, zamknął, a ty głodny jesteś. O nie, o nie. Nie, to smutne, jak to przykre. Chyba, że on zamknął po to, żeby się z tobą przywitać. Rozmawiaj z nim o tradycjach i o miejscowe pozdrowienie. Czy on sobie poszedł, czy on teraz otworzy? Nie, zniknął. A, smutne to. O, ale zostawił ci papu. To miło z jego strony, mimo wszystko, powiem wam. Ten pan w bardzo ciekawym stroju się do dżungli wybrał, chciałam powiedzieć. Możemy się z nim przywitać. Wydaje się być bardzo ciekawy. Interesujący niegomość, nie uważacie? Może opowie nam o kopalniach diamentów. Myślę, że on może nam tutaj opowiedział o miejscu wartym przekopania i sprawdzenia pod kątem skarbów i innych. Podejdziemy sobie też tutaj do tej pani i sobie ją obejrzymy. Zaraz zobaczymy, co tu jeszcze. No chciałabym tak do tego trzeciego poziomu mu rozwinąć tę kulturę salwadoryjską i może skoczyć sobie właśnie do dżungli jeszcze dzisiaj. Trzeci poziom wiedzy, super. Teren leżący poza wytyczoną ścieżką, ok. Zbadaj trzy pułapki. No to jeszcze trochę. Dobra, to chodźcie. To jeszcze tutaj z tą panią tak na szybciutko, przyjazne. Miejscowe pozdrowienie. Ale ta mi się podoba, ale chodzi taka strasznie zmęczona. I też miejscowe pozdrowienie. Mam nadzieję, że nie ucieknie. Może ją dogonimy jeszcze. Może jeszcze nam się uda. Nie idziemy, odpuść sobie. Szkolny bal nas nie interesuje. Dobra. Mamy słabo zabawę, mamy słabo pęcherz. Nie będę jej gonić. Czy tu się można oberwać? Rozerwać, Matko Boska. O, tutaj można coś posprawdzać. Dobra. A tam jest muzeum. No dobrze, to skoro tam jest muzeum, to jeszcze tutaj odwiedźmy bar. Motylki! I może potańczymy, skoro on potrzebuje odrobiny rozrywki. Gdzie tutaj jest? Do czego ona tańczy? Skąd tu muzyka leci? Tu, stąd, dobra. To słuchaj sobie tutaj, w sensie potańcz sobie. Możesz też z tą sprzedawczynią na targu sobie pogadać. Powitaj ją salwadoradyjsko. A jak to zrobisz, to skorzystaj z toalety. Nie czujesz tej piosenki, Hak? Nie lubisz latynoskiego popu? O, jakie to przykre. No, trudno. Trudno, słuchajcie, zasada jest taka w każdej mojej... w każdym moim wyzwaniu zasada jest taka, że jeżeli mi to wyskakuje, no to odpowiedź brzmi tak. Jeżeli Sim sam stwierdza, że coś lubi albo nie lubi, no to widocznie musi tak być. Nie będzie tańczył do tej muzyki, nie podoba mu się i nie rośnie mu zabawa, niestety, w związku z tym. Ale mamy trzeci poziom kultury salwadoradyjskiej. Skoczymy sobie teraz do toalety. Czy tu cały czas leci taka muzyka? I nie mogę jej zmienić. No to chyba nie będziemy lubić tej speluny. To niedobrze. Jak ładnie ta pani tańczyła, widzieliście? No niestety... Nasz Huckleberry nie lubi latynoskiej muzyki, więc musimy znaleźć mu inny sposób na rozrywkę. Ale mamy tutaj jakąś książkę kupioną ostatnio, będąc w Strangerville, więc sobie ją przed snem poczyta. No a potem wyślę go właśnie, żeby sobie pospał. I myślę, że skoczymy na pierwszą jakąś taką krótką wyprawę. No dobrze, nasz Huckleberry je śniadanie. Na śniadanie je, słuchajcie, tosty, indyjski chlebek z pieca z masłem tandoori. Pyszności. Wygląda to bardzo apetycznie. Muszę wam powiedzieć, sama bym takie coś zjadła. A jak zjemy, no to już będziemy lecieć do dżungli. Niestety zabawa u niego nie wygląda najlepiej. Mój drogi, jeszcze kochany, sprzątnij. O, jeszcze kochany, sprzątnij i jeszcze wykop tutaj tą skałkę, która nam tu urosła w międzyczasie. I co? I zbierz plon bananów. Na pewno się przydadzą. Zawsze można je przekąsić w trakcie wędrówki. Idealnie. Tu jakiś taki kościółek, widzę, jest. No, uroczo to wygląda. Tak, wiecie, jeszcze się rozglądam, bo może coś tu ciekawego.
nawet bardzo ciekawego, ale nie, 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 idziemy do dżungli, idziemy do dżungli. Jak wrócimy z powrotem na targ, żeby więcej się dowiedzieć o Salwadoradzie, no to wtedy sobie jeszcze tutaj pokopiemy te skałki, ale na razie idziemy właśnie, wiecie, zobaczyć, co tam słychać w ciemnym lesie. No dobrze. I mamy tutaj wejście do naszej dżungli. Utoruj drogę maczetą. Chodź tu, mój drogi, masz maczetę, skorzystaj i toruj. Ciekawe, jak ty masz w tej chwili rozwiniętą sprawność fizyczną. To no nie za bardzo. Kurczę, rozwijałeś całe dzieciństwo, nie? A teraz jest zero. Jest strasznie irytujące. No ale dobra, lecimy. Leniwce! Huckleberry spaceruje przez dżunglę, gdy nagle do jego uszu dochodzi dziwny szelest. Spogląda w górę, zauważa nad sobą całe stado leniwców, które przyglądają mu się nieufnie. Czy Huckleberry powinien wybrać inną drogę, czy zdecydować się na spacer wśród leniwców? Wybierz inną trasę, przejdź się z leniwcami. Wręcz kwiat guzamani. No nie mamy tej charyzmy jakiejś za specjalnej jeszcze niestety. Ale mamy kwiat, tylko mamy tylko jeden i trochę mi go szkoda. Ale okej, wykorzystajmy go. Huckleberry wyjmuje kwiat guzamani, a jego słodki zapach zaciekawia leniwce. Jeden z nich chwyta roślinę, zaczyna się niespiesznie oddalać. Podążając za nim, Huckleberry trafia w miejsce, z którego rozpościera się piękny widok na uszo, noszące się ponad koronami drzew nietoperze. W drodze powrotnej Huckleberry tuż pod swoimi stopami spostrzega relikt. To się nazywa szczęście. No dobra. Tylko teraz nie mamy kwiatu, ale trudno. Zbierz plon awokado. Awokado też się świetnie nadaje do przegryzania. No i mamy tutaj jakąś fantastyczną polanę. I zobaczymy sobie, co tutaj? Nie, nie zobaczymy, bo tu jeszcze nie mamy wystarczających umiejętności. No ale dobrze. To idziemy dalej w takim razie. I tu nas coś zaatakuje, bo pamiętam, tu zawsze coś nas atakuje. Podejdź tu, mój drogi. I przekop. Och, och, jesteś bardzo flirciarski dzięki leniwcom, jakie to słodkie. Nic nas nie zaatakowało, to aż dziwne. Ale pewnie jak zrobimy krok do przodu, to coś na pewno spróbuje nas zjeść. Dobra, ale idziemy z odwagą i romantyzmem. Czemu nie? Brzeź się trochę tak dziwnie ubrał do tej dżungli, chciałam ci powiedzieć, mój drogi, ale chyba dlatego, że jest gorąco, co? Muszę ci jeszcze jakiś strój na gorącą pogodę zrobić. Taki bardziej dżunglowy. No i co, mój drogi? No utoruj drogę maczetą. Cóż to za relikt? Jaguar w dżungli. Huckleberry słyszy warknięcie i powoli odwraca głowę, dostrzegając jaguara patrolującego dżunglę z czymś błyszczącym w pysku. Dziki kot jeszcze go nie zauważył. Czy Huckleberry powinien wstrzymać oddech i cicho czekać, aż jaguar przejdzie obok, czy raczej spróbować go wystraszyć? Przestańmy się poruszać, bo obawiam się, że nasze umiejętności też jeszcze nie są wystarczające. Huckleberry stoi zupełnie nieruchomo, czekając, aż jaguar przejdzie obok. Jego puls przyspiesza, gdy dziki kot nastawia uszu i odwraca łeb w kierunku miejsca, w którym ukrywa się Huckleberry. Na szczęście odgłosy dżungli odwracają uwagę jaguara i po chwili znika on między drzewami. Uff, dobra, Huck, jak ty się czujesz? Pęcherz i mało zabawy. Wiesz co, mój drogi, mam taką myśl, że może... Myślałam, że będziesz, że możesz porobić brzuszki albo coś w ten deseń, ale nie możesz, szkoda. No to nie, ale chyba cię wyślę na jakiś jogging. Tylko na razie nie zdrzemnij się, tylko skorzystaj, bo chyba przez to, że się przestraszyłeś, to ci się zachciało siusiu. No i tu widzę, że mamy sporo, naprawdę sporo tych miejsc do rozkopania. Drzewo wrażeń. Dobrze, zbierzemy cały plon ze drzewa wrażeń i to sobie jeszcze pokopiemy. Przekop, przekop, przekop. No zobaczcie, tu są jeszcze jakieś
Przejścia, wow, dużo tego, ale tu jeszcze nie mogę, tu mogę, okej, tu mogę i tu też mogę, a tu siedzi piękna papuszka, cudownie. No dobrze, słuchajcie, to będzie ostatnie miejsce, jakie spróbuję odwiedzić, bo chciałabym trochę mu rozwinąć jeszcze tu umiejętności, zanim tu wrócę. Więc, kochany, utorujesz sobie jeszcze drogę maczetą tutaj. A potem zrobimy sobie postój, jeszcze każę ci trochę pobiegać, pouprawiać jogging, pokopać. A w dalszą drogę wyruszymy już w kolejnym odcinku. O, właśnie, tak myślałam, że zostaniesz przez coś zaatakowany. Dobrze, nie przekopałeś do końca. No trudno. Później to zrobię sama. No i tu pewnie też czegoś nam będzie brakowało. No właśnie. O nie. Nie mamy za wysokiej charyzmy. Tak bym chciała pomóc kapibarom. No ale dobrze, no okej. Spróbujemy, tak? Huckleberry trafia na polankę z wodopojem, przy którym wypoczywa mała rodzina kapibar. W ogóle kapibary są takie słodkie. Wyglądają uroczo, choć najmniejsza z nich wydaje się lekko poparzona i zdenerwowana. Nie mamy toniku Faradaya. Buu. Zbliż się ostrożnie. O, chyba nam się udało. Huckleberry siedzi z kapibarami tak długo, aż zdają sobie sprawę, że nie stanowi dla nich zagrożenia. Wówczas powoli podchodzi do zranionej kapibary, starając się jej nie przestraszyć. Po obmyciu jej wodą sprawdza, czy wszystko w porządku. Nie wydaje się zraniona, a jedynie lekko wystraszona. Gdy odpływa, Huckleberry zauważa w wodzie coś błyszczącego i po chwili wyławia nagrodę. No, polecimy do świątyni. Miałam nadzieję, że to nie będzie świątynia, tylko coś innego, ale trudno. O, widzę, że tutaj ktoś jeszcze z nami chodzi. Czekaj, weźmiemy sobie tutaj się z nim przywitamy. Przyjazne, salwadoryjskie powitanie. Jakiś pan już tu jest. Może zapytamy go czegoś na temat świątyni. Może nam coś opowie. Porozmawiaj właśnie o miejscowych atrakcjach. Zapytaj o ruiny świątyni. No i pożegnaj się miejscowym pozdrowieniem. Dobrze, moi kochani, myślę, że na ten odcinek to już wszystko. Widzimy się w kolejnym, w którym zwiedzimy tę świątynię i pewnie jeszcze coś porobimy. Ja sobie tu tymczasem jeszcze się z nim trochę pobawię, każę mu pojoggingować i tak dalej. Do świątyni bez Was wchodziła nie będę. Także widzimy się w następnym. Życzę Wam miłego simowania, do zobaczenia, do usłyszenia i pa, pa!